serdecznie, moi drodzy. Ja mam na imię Kuba i będę waszym przewodnikiem po świecie historii. Dzisiaj zrobimy sobie taki krótki słowniczek łaciny. Będę mówił o sentencjach czy o zwrotach, których używamy na co dzień. Pojawiają się w książkach rozmaite wypowiedzi, potrafimy tym podkreślić. Natomiast nie zawsze używamy tego stwierdzenia poprawnie, bądź wiemy, co ono dokładnie oznacza. Więc żeby to raz na zawsze wytłumaczyć, ten słowniczek jest dla was. O części zwrotów, takich jak stricte, jak de facto, mówiła u siebie Paulina Mikuła. Nie będę wchodził jej w paradę, nie będę się powtarzał. Tak więc jeśli szukacie tych zwrotów, których u mnie nie ma, zobaczcie najpierw u Pauliny, a dopiero potem szukajcie dalej po internecie. Tak więc zaczynamy. Status quo, bo o tym zwrocie mowa, oznacza stan rzeczy. Najczęściej spotyka się ten zwrot, kiedy ustala się zasady pokojowe, ustala się zasady traktatu albo zawieszenia broni. Także zwrot status quo oznacza w takim momencie, w jakim jest sytuacja obecnie. Czasem można dodać jeszcze status quo ante, co oznacza właśnie stan rzeczy sprzed jakiegoś wydarzenia, sprzed wojny, sprzed traktatu itd., itd. Tak więc samo status quo znaczy stan rzeczy, zaś status quo ante znaczy stan rzeczy sprzed czegoś. Ten zwrot najczęściej spotykamy na tablicach nagrobnych DOM, Deo Optimo Maximo, Bogu Najlepszemu, Największemu. To jest wprost nawiązanie do Jowisza, ponieważ tak go właśnie nazywano w starożytnym Rzymie, Jowisz Największy, Najlepszy, więc chrześcijaństwo tylko to przejęło. Ad majorem Dei Gloriam to w wolnym tłumaczeniu na większą chwałę Boga, na większą chwałę Pana. Najczęściej spotykamy się z tym w kościołach, kiedy to budowano wielkie, wzniosłe budowle nie dla chwały ludzkiego rodu, tylko właśnie dla chwały Bożej. Ad calendas grecas oznacza w zasadzie na kalendy greckie i tłumaczy się to po prostu jako na świętego nigdego albo po prostu ad acta. Kalendarz rzymski składał się oczywiście z 12 miesięcy, natomiast rachuba czasu była trochę inna. Miesiąc dzielił się na idy, nony i właśnie kalendy. I dzień podawano jako trzeci dzień przed nonami czerwca albo drugi dzień po kalendach września itd., itd. Tak więc idy marcowe, wiemy o tym, że to jest 15 marca, więc coś miało miejsce dwa dni przed idami marcowymi, dwa dni po idach marcowych itd., itd. Natomiast nie ma czegoś takiego jak kalendy greckie. Ten zwrot powinni kojarzyć przede wszystkim fani ucha prezesa. Oznacza on ni mniej, ni więcej tylko przez trudności do wzniosłych rzeczy. Witaj, cesarzu, ci, którzy idą na śmierć, pozdrawiają cię. Tymi słowami mieli gladiatorzy, którzy wychodzą na arenę, witać właśnie cesarza. Problem tylko w tym, że mamy udokumentowane tylko raz użycie tego właśnie zdania przez gladiatorów. To był cesarz Klaudiusz, czyli to są czasy już naszej ery. Natomiast w pozostałych przypadkach nie ma w ogóle informacji o tym, by gladiatorzy w ogóle odzywali się do organizatora igrzysk czy do cesarza później. Tak więc zdanie, ono pochodzi z łaciny, niewątpliwie. Natomiast czy faktycznie używali ich gladiatorzy, czy używali tych właśnie słów, tego dzisiaj nie ustalimy. Casus belli, tutaj sprawa jest bardzo prosta, oznacza powód wojny. Kolejna bardzo prosta sprawa, carpe diem, chwytaj dzień, żyj chwilą w zasadzie. Ciesz się tym, co masz, nie myśl o przyszłości, najważniejsze jest tu i teraz. O gustach się nie rozmawia, o gustach się nie dyskutuje. Jeden lubi, jak mu buty śmierdzą, drugi, jak mu cyganie grają. Koniec historii. Stara zasada rządząca po prostu polityką. Twórz podziały, wykorzystuj je, a osiągniesz swoje cele. Divide et impera znaczy dziel i rządź. I spotkać możemy to zdanie najczęściej w wersji angielskiej w tym momencie. Divide and conquer. Słodko i zaszczytnie jest umierać za ojczyznę.
Bardzo często można spotkać to zdanie właśnie w celach, w więzieniach, tam gdzie niewinni osadzeni ginęli właśnie za ojczyznę. Przykładem świetnym są cele gestapo tu w Krakowie, gdzie właśnie jeden z więźniów wyrył to na ścianie chwilę przed egzekucją. Ponownie sprawa bardzo prosta. Twarde prawo, lecz prawo. Jedno z najważniejszych zdań, jakie wypowiedział, jakie zapisał Cyceron: jak długo jeszcze, Katylino, nadużywać będziesz naszej cierpliwości? Oczywiście dzisiaj to zdanie można przerobić, wystarczy wpisać zamiast Katyliny dowolnego polityka, dowolnego rządzącego. I sens będzie dokładnie taki sam. Tak więc spotkać się z tym można, zwłaszcza w tym momencie, przy rozmaitych protestach. Ex nihilo, czyli z niczego. Jedno chyba z najbardziej ikonicznych zdań starożytnej literatury, a także chyba jedno z ulubionych zdań naszych polonistów po chwilę obecną. Exegi monumentum, zbudowałem sobie pomnik trwalszy niż rzespiżu. Genius loci nie oznacza, dosłownie tłumacząc, geniusz miejsca, tylko ducha opiekuńczego, bóstwo konkretnego miejsca. Najczęściej chodzi o bóstwo opiekuńcze dla domu bądź miasta. Tak więc nie geniusz architektoniczny, tylko właśnie bóstwo opiekun danego miejsca. Gloria Victis przewija się najczęściej przy okazji literatury pozytywistycznej, kiedy to omawiamy, zwłaszcza nad Niemnem, wijący wiatr, mówiący Gloria Victis. Oznacza ten zwrot chwała poległym, czy tam chwała upadłym w zasadzie, chwała przegranym. Jednak w oryginale powinno być ve victis, biada pokonanym. Historia jest nauczycielką życia. Mamy się z historii uczyć, prawda? Wszystko to już było, więc jeśli znasz historię, powinieneś wiedzieć, jak żyć. Tylko problem w tym, że historia uczy, że nie uczy. My nie chcemy się z niej uczyć. Więc historia jest nauczycielką życia, ale uczniowie są jak tacy dość drętwi. Człowiek człowiekowi wilkiem. Najczęściej spotykane właśnie, kiedy ktoś komuś wyrządzi jakąś krzywdę. I w ten sposób chcę się tylko podkreślić, że najgorsze zło, jakie może wyrządzić, to właśnie jest zło, które wyrządza człowiek. In vino veritas to chyba jest ulubiona sentencja większości z Was. W winie prawda. Chodzi o to, że w starożytnym Rzymie pito dużo wina, a po dużej ilości wina z reguły rozwiązywały się ludziom języki i byli coraz bardziej szczerzy, więc stąd się wzięło to powiedzenie. Niektórzy dodają na nasze dzisiaj w winie prawda, a w wodzie bakterie, jak ktoś lubi alkohol. W czasie wojny milczą prawa. Można też spotkać się w czasie wojny milczą muzy. Wojna rządzi się swoimi prawami, więc te, które obowiązują zazwyczaj, muszą ulec zawieszeniu, a też bardzo często wojna wpływa na kulturę, więc przestaje się, przynajmniej w początkowym okresie, tę kulturę uprawiać, zmienia się w ogóle sytuacja, stąd właśnie to stwierdzenie. Magnum opus, czy też opus magnum, po prostu wielkie dzieło. Ponownie krótka, prosta sprawa, mea culpa, moja wina. Ponownie chyba jedno z ulubionych zdań literatury barokowej, czy filozofii barokowej, pamiętaj o śmierci. Czasem spotkać jeszcze właśnie można homo, czyli memento homo mori, pamiętaj człowieku o śmierci. Ponownie sprawa bardzo prosta, nihil novi sub sole, nic nowego pod słońcem. Nie wszystek umrę, to zdanie powinno się łączyć właśnie z exegi monumentum. Horacy swoją poezją wystawił sobie pomnik trwalszy niż ze Spiżu, wiedział, że jego poezja przetrwa kolejne pokolenia i w tej właśnie poezji będzie żył w zasadzie wiecznie, tak więc nie wszystek, nie cały Horacy umrze, zostanie jakaś cząstka po nim. Kolejne z takich chyba ikonicznych zdań tej kultury, literatury starożytnej.
Wykrzyknienie, które chyba co pokolenie może się pojawić bez większego problemu. Zawsze chyba młode pokolenie rozczarowuje starsze pokolenie. Starsze pokolenie jest zawiedzione tym, co młodzi robią. O tempora, o mores, o czasy, o obyczaje. Święta zasada, zwłaszcza mnichów benedyktyńskich, ora et labora, módl się i pracuj. Tu nie ma za wiele tłumaczenia. Petunia, nie omlet. Tak to powinno brzmieć właściwie. Pecunia non olet, pieniądz nie śmierdzi. Cesarz Wespazjan wprowadził podatek od latryn. Stwierdził, że właśnie pieniądz jako taki nie śmierdzi. Latryna może, ale pieniądz nie. Zwrot o bardzo podobnym znaczeniu do ad augusta per angusta, czyli przez trudności do gwiazd. Znowu sprawa bardzo prosta. Osoba, która nie jest darmowa. A tak poważnie rzecz ujmując, persona non grata, czyli osoba, której nie chcemy widzieć, która jest niepożądana, która jest niemiłym gościem. Bardzo podobne znaczenie do ad augusta per angusta, czyli do gwiazd przez trudności. Coś, co z lubością nam powtarzają zarówno nauczyciele, jak i bardzo często rodzice, powtarzanie jest matką nauk, powtarzanie jest matką wiedzy. Sprawa bardzo prosta, spoczywaj w pokoju. Ponownie rzecz bardzo prosta, kto chce pokoju, niech szykuje się na wojnę. Sub utraque specie znaczy pod obiema postaciami. Najczęściej dotyczy to komunii, która może być przyjmowana pod postacią ciała, jak i wina, czyli krwi. I zwykle spotykamy się z tym przy okazji wojen husyckich, gdzie jednym z postulatów buntowników była właśnie komunia pod obiema postaciami dla wszystkich wiernych. Tabula rasa, czysta karta, czyste płótno, można zapisywać wszystko. Quo vadis? Dokąd idziesz? Bardzo często można spotkać jeszcze Quo vadis Domine, dokąd idziesz, Panie? I święty Piotr w powieści Sienkiewicza odpowiada Romam ago, idę do Rzymu. Tak więc Quo vadis samo w sobie to jest dokąd idziesz. Jeśli szukacie przykładu na tak zwane lakoniczne wypowiedzi, to jest myślę znakomita. Veni, vidi, vici. Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem. W taki właśnie sposób w 47 roku przed naszą erą Cezar miał ogłosić senatowi, że zwyciężył w bitwie z Farnakesem. Mówię, wystarczyły tylko trzy słowa, które podkreślają zarówno wynik bitwy, jak i jej błyskawiczny przebieg. Tertium non datur oznacza nie ma trzeciej drogi, nie ma trzeciej opcji. Używa się tego najczęściej, kiedy chce się podkreślić właśnie, że ma się wybór tylko między dwiema drogami, między dwiema opcjami. CMB, mylnie i błędnie zapisywane przez K, oznacza nie imiona trzech króli, czyli Kacper, Melchior i Wańkowicz, tylko Christos mansionem benedicat, Chryste błogosław temu domowi. Jezus Nazarenus Rex Judeorum, to jest właśnie ta tabliczka, którą przybili Rzymianie do krzyża Chrystusowego, oznacza Jezus Chrystus Król Żydowski. Et tu, Brute, oznacza i ty, Brutusie. Są to słowa, które miał wypowiedzieć Juliusz Cezar, umierając po zamachu, widząc wśród spiskowców swojego najbliższego współpracownika i przyjaciela, właśnie Brutusa. Jednak nie ma pewności, że te słowa zostały wypowiedziane. Tak więc zwrot jest znany, ale znowu nie ma gwarancji, że jest autentyczny. Myślę, że to by było na tyle. To są moim zdaniem te zwroty, które faktycznie można spotkać podczas spacerów, lektury, padają czasami też w filmach, po prostu w wypowiedziach. Wiem, że jest cała masa innych jeszcze zdań, jak chociażby to legendarne człowiekiem jestem i nic to ludzkie nie jest mi obce, ale to są zdania, które wiemy, że są z łaciny, wiemy, że są starożytne, ale
No bądźmy szczerzy, słyszeliście, żeby ktoś mówił je właśnie po łacinie? No ja niestety nie, więc wybrałem specjalnie takie zwroty, które po łacinie tutaj nawet dzisiaj są spotykane, wypowiadane, pisane. Można się z nimi zetknąć. Jeśli macie jakieś pytania, wiecie jak mnie znaleźć. Dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia.